komunikacji w związku z testami tak nowoczesnego sprzętu, jakim był pokazywany obecny tramwaj, jak i autobus elektryczny, planuje, czy ma myśli w przyszłości o zakupie takiego sprzętu, czy jest szansa, aby Grudziądz pozbył się części starych tramwaji, a wprowadzono zostałby taki nowy sprzęt? Oczywiście szansa jest. Po to pokazaliśmy mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym, jak wygląda tramwaj, jak się nim jeździ, w nadziei, że takie autobusy będą w Grudziądzu. Jest jeden warunek, jeżeli załapiemy się na projekt unijny związany z takim właśnie z komunikacją niskoemisyjną. Projekt taki powinien być dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 85%, czyli 15% byłby wkład samorządu. Koszt takiego autobusu na dzień dzisiejszy to jest 1,5 miliona złotych, czyli 2 razy tyle, aniżeli kosztuje Solaris. Dokładnie, jeden Solaris to jest 753 tysiące, a jeden autobus elektryczny 1,5 miliona. Oczywiście wtedy jest szansa, jak się tam zapłaci 230 czy 240 tysięcy, to jest szansa na to, że koszty przewozu i ta strona ekologiczna oczywiście przeważają. Czyli po to pokazaliśmy, żeby w przyszłości takie coś w miarę możliwości nabyć. Proszę. Tego modelu tramwaju, który i to jest ta sama odpowiedź. To jest ta sama odpowiedź. Tramwaj na dzień dzisiejszy produkowany przez PESE, ten Foxtrot, kosztuje około 8,5 miliona złotych. Nie stać miasto na nowe tramwaje. Nie mówię o tramwaju, tylko o tramwajach. Ale gdyby było dofinansowanie 85%, co jest możliwe, bo taki właśnie kierunek współpracy z RPO byśmy zgłosili, to jest szansa na nabycie właśnie takich tramwajów.